Dobra widzowie, zaczynamy omówienie aktualizacji 21.0 w Shakes and Fidget, której opis dostaliśmy dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Oczywiście możecie napisać w tym momencie pozdro YouTube. No i również zachęcam na YouTubie do zostawienia suba z dzwonem, kciuka w górę, piszcie komentarze, co sądzicie o tej aktualizacji. A my bez zbędnego przedłużania przechodzimy sobie do omówienia. No i mamy tutaj oczywiście wszystko przygotowane. Mamy dziennik zmian, tutaj jest filmik, do filmiku przejdę, bo tam jest chyba wytłumaczone, co to jest ten nowy atak na piekło, który jest w Hellevatorze. No ale tak, lecimy. Przede wszystkim mamy nowe funkcje i teraz tak, Hellevator, nowa funkcja, atak na piekło jest już dostępna. Tak jak mówię, zaraz zobaczę i omówię, co to jest dokładnie. Legendarny loch Shemrana, impreza urodzinowa. Nowa broń, nowa tarcza, nowa zbroja i rękawiczki, więc teraz legendarny loszek będzie za miesiąc, w okolicach tam 20 czerwca, no i dostajemy sporo nowych itemków, więc to jest jak najbardziej na plus. Wprowadzono nowy epicki zestaw na nadchodzące UEFA Euro 2024. Okej, to bardzo fajne. Bardzo fajne. Dla fanów tutaj piłki nożnej będzie nowy set epicki. Wygląda na to, że będzie nowy set epicki. Tak jak mówię, nawiązujący do Euro 2024, które też będzie już niebawem, chyba za 2 tygodnie albo 3, nawet nie wiem szczerze mówiąc, ale bardzo, bardzo fajnie. Tylko no, znowu będzie trzeba niestety szukać nowych itemków do klasera, a na starych serwerach nie jest to wcale takie łatwe. Czarny rynek, w poniedziałek pojawią się nowe oferty, no i webshop, czyli sklep internetowy, pakiety z klepsydrami zostaną usunięte w poniedziałek. Okej, ciekawe, czyli nie będzie już można kupować pakietów z klepsydrami w sklepie internetowym. Niewiele osób z tego korzystało, z tego co wiem, ale co niektórzy owszem, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy teraz ulepszenia. Misje w karczmie. W związku z przejściem na wyprawy jako stałą funkcję, mechanika potworów w misjach i na wyprawach uległa ogólnej zmianie. W rezultacie czerwone misje, które bardzo rzadko pojawiają się podczas gry, przestały działać prawidłowo. Dlatego zdecydowaliśmy się usunąć z gry czerwone i błyszczące misje. Okej, ojejku. Czyli pytanie, które się powtarzało w zasadzie regularnie, co daje czerwona misja, już nie będzie miało miejsca bytu. Tornado, przedmiot epicki za każde 50 pokonanych potworów. Czyli no, teraz mamy stałą wartość, w sensie stałą wartość, stałą ilość epickich itemów w tornadzie. No i co 50 mobków takiego epika będziemy dostawać. W sumie spoko, w sumie spoko. Dalej, wyprawy. Podczas wydarzenia zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, owoce w postaci kosza z owocami będą gwarantowaną nagrodą za wyprawy, ok? Wyprawa próba miecza jest teraz zadaniem zbiorowym. Możesz teraz wybrać złamany miecz wiele razy, aby uzyskać dodatkowe punkty heroizmu. To jest spoko, bo ta próba miecza była naprawdę, naprawdę słaba, mówiąc szczerze. W sensie, no nie opłacało się za bardzo tej misji brać, tej wyprawy. Wyprawa kuracja w toksycznej fontannie jest teraz zadaniem zbiorowym. Możesz teraz wybrać skażoną fontannę wróżek wiele razy, aby uzyskać dodatkowe punkty heroizmu. To też jak najbardziej spoko, też to było takie przeciętne. Przełączanie między wyprawami i misjami w opcjach gry jest teraz wyszarzone po zużyciu awanturniczości w jednym z dwóch trybów. To spoko, bo też ludzie no, nie ogarniali do tej pory, mówiąc szczerze, dlaczego nie mogli zmienić i tak dalej, więc może to jakoś tam pomoże. Skróty w ramach wypraw zostały zoptymalizowane pod kątem wersji BebGL i Steam. Enter lub klawisz strzałki w górę wybiera górną wyprawę za mniejszą ilość punktów awanturniczości, gdy otwarty jest ekran wypraw. To jest bardzo fajne i o tym sam mówiłem, że tak to powinno działać. Tak jak zresztą wybieranie misji tych zwykłych, jak jeszcze nie było wypraw. Klawisz strzałki w dół wybiera dolną wyprawę za większą ilość punktów awanturniczości. Możesz wybrać swój łup na ekranie nagród za pomocą lewego i prawego klawisza strzałki, dzięki czemu lewy górny wybór przeskoczy do prawego górnego rogu i odwrotnie. Spoko. Ułatwiające, nie trzeba będzie używać myszki. Elevator, optymalizacja wydajności walk Elevatora. Spoko. I opcje, języki, które nie są już obsługiwane, zostały usunięte z opcji. Nadal obsługiwane są następujące języki: niemiecki, angielski, polski, węgierski, czeski, francuski, słowacki, włoski i hiszpański. W przypadku wybrania innego języka ustawiony zostanie język angielski. No to takie pierdółki. Dobra, naprawione błędy. Legendarny loch. Piąta brama prób czasami prowadziła do klucznika, to już się nie powtórzy. Spoko, bo pamiętam, że to chyba przerywało jakby tą bramę prób i traciłeś ten itemek, który dostawałeś na końcu przez właśnie klucznika. Nawet po osiągnięciu limitu złota skrzynia z nagrodami po bramie prób będzie zawierać złoto zamiast kurzu. To fajne.
Tekst informacyjny dotyczący skrzyń próby jest teraz wyświetlany. Wyprawy. Ciało Klausa jest teraz prawidłowo usuwane z ekwipunku wypraw po ukończeniu zadania, a to był taki drobny błąd, też mi się zdarzyło. Picie piwa nie restytuje już wypraw, w których można było zdobyć pupila, więc pupila dalej będzie można znaleźć. Spoko. Czas oczekiwania za pierwszą wyprawę danego dnia liczony jest w oparciu o aktualnego wierzchowca, a nie wierzchowca, który był aktywny w momencie zmiany dnia. A to przypadkiem nie zmienia też tego triku, że można zrobić sobie misję za 100 awki i ona się skończy po północy i jest tam z bonusem z eventu? To nie usuwa przypadkiem tego? No ale to zobaczymy w praktyce, bo nie wiem. Codzienne zadania. Bardowie nie mogą już wykonywać zadania wygrywaj walki w sali chwały gołymi pięściami, będąc wyposażeni w broń. Okej. Przycisk drzwi w zadaniach przekierowuje teraz do właściwej funkcji, zadań lub wypraw. Biblioteka dokładności. Klaser odświeża się natychmiast po otrzymaniu nowych przedmiotów. Spoko. Tworzenie postaci. W pewnych okolicznościach postacie były tworzone wielokrotnie. Zostało to naprawione. Przegląd postaci. Premie od pupili wpływające na atrybuty postaci są teraz właściwie wyświetlane po nakarmieniu pupila i osiągnięciu progu poziomu. 50, 100, 150, 200. No to było aktualizowane po jakimś czasie, a teraz, jak dobrze rozumiem, będzie aktualizowane po prostu od razu. Międzynarodowa sława chwały. Chyba chodzi o salę chwały. Łowcy demonów mogą teraz odradzać się w międzynarodowych walkach gildyjnych. Druidzi mogą ponownie używać swoich ataków pikujących w międzynarodowych walkach PvP i gildii. Osiągnięcia. Szczęśliwe monety z wypraw wliczają się teraz do osiągnięcia Złotooki. Podziemia. Informacja dotycząca dusz w sali tortur zawiera teraz prawidłową wartość dla postaci. Poczta. Oglądanie zapisanej walki z portalu do piekieł ponownie wyświetla prawidłowego potwora. No to było zbugowane, nie wiem, parę ładnych miesięcy, jak nie lepiej. No i eliksiry. Czas trwania i wartości postaci są teraz poprawnie odświeżane, gdy mikstura wygaśnie podczas aktywnej sesji gry. No i mamy aplikacje mobilne. Aplikacja na iOS, przycisk prowadzący do webshopu, czyli sklepu internetowego, zostanie tymczasowo usunięty ze względu na restrykcyjne warunki firmy Apple. Okej, to też bardzo ciekawe. To też bardzo ciekawe, że teraz no już tego skrótu nie będzie. Będzie trzeba przez przeglądarkę sobie wchodzić na home.syfygamy.net. No i tam kupować. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No i co? Taka aktualizacja. No jakby, no 21.0, więc w teorii większa, ale też bez jakichś, można powiedzieć, no bez jakiegoś szału, nie? Bez jakichś tam fajerwerków. Natomiast zobaczmy, co to jest ta nowa funkcja. Atak na piekło. Dobrze, jeżeli chodzi o ten piekielny atak, czyli tą nową funkcję w Hellevatorze, to po przetłumaczeniu taki jest opis tej funkcji. Wszyscy członkowie gildii mogą się rozdzielić, aby jednocześnie atakować różne równiny Hellevatora. Gdy tylko ukończysz równinę w Hellevatorze, możesz zapisać się do piekielnego ataku na tę równinę ze swoją gildią. Rejestracja kosztuje karty klucze raz dziennie. Po uiszczeniu opłaty za rejestrację jednego dnia możesz zmienić zdanie tak często jak chcesz i wybierać inną równinę, którą już pokonałeś aż do momentu, gdy nastąpi zmiana dnia i nastąpi, no, kolejny ten piekielny atak, powiedzmy. Celem piekielnego ataku jest pokonanie 10 potworów z odpowiedniej równiny. Przysmaki z Emporium Belzebuba zużywają przy tym jeden ze swoich ładunków. Nie możesz zmieniać swojego wyboru ani wejść do funkcji w okresie, w którym ma miejsce atak. Nagrody wyświetlane na równinę są dzielone przez liczbę członków biorących udział w piekielnym ataku na tej równinie, jeśli piekielny atak zakończy się sukcesem. No i tutaj, jeżeli chodzi o te równiny, to w filmie mamy pokazane coś takiego. O, jak widzicie, obok tego Belzebosa są takie jakby trzy możliwości wyboru, nie? I to, jak dobrze rozumiem, są te równiny. Czyli to są po prostu wybory. Środkowy to jest normalny Hellevator, na dole to jest ten piekielny atak. No powiem tak, ja to muszę dopiero w praktyce, to akurat jest nieważne, to zmutuję filmik. Ja to muszę w praktyce zobaczyć. Muszę to w praktyce zobaczyć. Jak to będzie wyglądać. Ona tutaj też tłumaczy, są napisy. Ale no w czwartek w praktyce sobie zobaczymy i na pewno jakiś filmik na ten temat wleci ode mnie. No ale zobaczcie, tu mamy attack in progress. No i żeby wrócić później. Tak to ogólnie wygląda. Czyli po prostu jakaś nowa funkcja w Hellevatorze. Na spokojnie ogarniemy w czwartek na streamku. Zachęcam oczywiście do zostawienia kciuka w górę, suba z dzwonem. Używajcie kodziku neutral na stronie home.syfygamy.net.
i dajcie znać, co myślicie o tej aktualizacji w komentarzach. Wszystko.